coś trochę o zwyczajach miejscowych opowiem, więc jest coś takiego, że na przykład tak jak ja teraz jestem, to nie, tu nikt nie chodzi bez koszulki, pomimo że tu są takie upały, że tu jest idealnie po prostu chodzić bez koszulki. O kąpaniu się nago, no to w ogóle jakby oni przestrzegają, że nie. Ciekawe, kto wprowadził to purytaństwo. Pewnie Kościół, gdy to chrystianizował. I później fajne połączenie, jakie jest z miejscowymi, to jest takie, że jak się jedzie samochodem, to każdemu, który przejeżdża, po prostu macha się ręką. Bez problemu patrzą prosto w oczy. I to jest właśnie to takie połączenie, które poczułem w tym samolocie wtedy. Oni są bardzo, bardzo połączeni, bardzo zjednoczeni. Jedyne podzielenie, jakie można, ja mogę odczuć, to jest, są ci, którzy nie mówią po angielsku i ci, którzy mówią po angielsku. Więc ci, którzy nie mówią po angielsku, zazwyczaj są starsi. I oni, no, tak trochę się nie wiedzą, jak tego zareagować. Ci, którzy znają angielski, nie mają tego problemu, nie? Kury są wszędzie.